Oronicza 17, Grzegorz Nowrocki, witam Państwa. Gościem programu dzisiaj jest przewodniczący samoobrony Andrzej Leper. Witam Pana. Witam Państwa, witam Pana, dzień dobry. Panie Przewodniczący, w jakich Pan przyszedł skarpetkach dzisiaj do studia? Panie redaktorze, sprawdzam, bo Pan wczoraj powiedział, że nie jest homoseksualistą i zawsze nosi czarne skarpetki. Ja chciałbym powiedzieć, że są czarne. Taki poważny program rozpoczynamy takim niesmacznym tematem we Wrocławiu. Wczoraj oczywiście zażartowałem sobie, ale jakoś dziwnie Polska Agencja Prasowa nie zauważyła głównych tematów wczoraj na konferencji prasowej. A to dość poważny temat we Wrocławiu. Pamięta aferę, jaka wynikła z wypowiedzi Pani poseł Błochowiec? Wiem, oczywiście ja do tego dojdę, ale poważne tematy to były wczoraj omawiane przygotowanie Polski do przystąpienia do Unii, to co Unia w tej chwili próbuje podważać, zmieniać zasady przystąpienia. Ja do tych poważnych tematów konstytucja, też chciałem przejść, Panie Przewodniczący, program ale Hausnera. Proszę mi pozwolić zadać pytanie, bo jest jedna rzecz, która mnie w tym żarcie, bo ja wiem, że to było żart, zaniepokoiła, a mianowicie taka, że Pan powiedział, że u nas, czyli w samoobronie, wszyscy mają czarne skarpetki. Czytaj, nie ma homoseksualistów. To jest przeinaczenie. Nie, tam to nie po skąd tym, my to wiemy? Nie po tym homoseksualiści, Panie redaktorze. To była wypowiedź Pani poseł Błochowiak, niefortunna wypowiedź, myślę, i to był żart po prostu. I skończmy ten temat, bo to naprawdę... Czyli rozumiem, że jeśli jakiś zadeklarowany homoseksualista chciałby zostać członkiem partii Samoobrona, mógłby. Może zostać, tak jest. Nie ma żadnych przeszkód, my jesteśmy tolerancyjni, natomiast na pewno nigdy nie zgodzimy się na to, żeby były małżeństwa takie legalizowane, bo jest to niezgodne przede wszystkim z konstytucją, artykułem 18, który mówi, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. To rozumiem, w takim razie kwitujemy ten temat tym, że samoobrona dopuszcza wszelkie kolory skarpetek. Tak i koniec jest tego tematu. Panie Przewodniczący, chciałem zapytać o to, czy raport Komisji Europejskiej w sprawach przygotowań Polski do członkostwa jest sprawiedliwy, czy nie? Ja myślę, że dzisiaj na tym raporcie próbują zbijać kapitał polityczny ci, którzy doprowadzili do tego, że wynegocjowane warunki przystąpienia Polski do Unii były nie do przyjęcia. Ja pytam, czy jest sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy? Czy jest sprawiedliwy? No na pewno ma pewne... naciągany jest w pewnym sensie, dlatego że wytyka się wszystkie błędy nam. Ale te, które istnieją rzeczywiście, czy te, które sobie wymyślili? One istnieją na pewno, ale ja chcę podać jeden przykład. Hiszpania. To czemu naciągamy? Hiszpania, zakłady mięsne. Już powiem. Hiszpania, zakłady mięsne. Tylko 40% zakładów mięsnych w Hiszpanii spełnia wymogi Unii. Hiszpania jest członkiem Unii od 17 lat. My jeszcze członkiem Unii nie jesteśmy. I Unia już nam wytyka wszystko. Ja uważam, że jest to i nadgorliwość. Nadgorliwość z jednej strony, naszych służb sanitarnych na czele z głównym lekarzem kraju, chodzi o lekarza weterynarii, tak? To jest pokazanie, że my zrobimy wszystko, że będą wszystkie zakłady spełniały wymogi Unii, a przecież w Unii działają zakłady, które produkują na rynek lokalny i rynek krajowy. Mnie natomiast wczoraj zbulwersowała sprawa krytyki tego raportu przez kogo? Pana Kalinowskiego, prezesa PSL-u. Przecież to on w Kopenhadze zgodził się na te warunki. To on po Kopenhadze, pan Sawicki, wiceprezes były PSL-u, chwalili ale w środkach chwili... przekazu, że warunki, na jakich Polska przystępuje, są najlepsze, że one są bardzo dobre, że PSL zadbał o interes polskiego rolnictwa. Dobrze, o ale czy ty, no teraz i co dzisiaj? Faktem jest też, są? Że dzisiaj wiemy o tym, że te warunki z Kopenhagi być może ulegną zmianie na niekorzyść ale Polski. Ale jak mają ulec zmianie? To my pisaliśmy i każdy z Państwa ulotka naszą dostał przed referendum, taką, proszę Państwa, do każdego domu, 12,5 miliona poszło. Pisaliśmy, że warunki są nie do przyjęcia, że my nie jesteśmy przeciwnikami przystąpienia Polski do Unii, ale nie na tych zasadach. Panie Przewodniczący, Pan wielokrotnie mówił, że samoobrona jest przeciwna istnieniu Polski w Unii Europejskiej. Na tych zasadach, tak, przeciwni nie jesteśmy, jesteśmy za współpracą z każdym. To wtedy, kiedy ja tłumaczyłem, że umowy z Kopenhagi należy renegocjować, to pan Sawicki, Kalinowski z PSL-u, oczywiście SLD, Platforma, PiS, wszyscy oburzeni byli z trybuny sejmowej. O czym ten Leper mówi? Jakie renegocjacje? Nie ma mowy. Ustalenia raz przyjęte są ważne. No przejdźmy i co? Unia nie renegocjuje oczywiście. Unia jednostronnie zmienia warunki i ale mają panie przewodniczący, panowie czy to nie niech jest się argument? Dzisiaj przed całym społeczeństwem tłumaczą. To oni namawiali ludzi w referendum, żeby głosowali za przystąpieniem panie Polski do Unii. Ale na z całym zasadach szacunkiem, czy to nie jest właśnie argument za naszą obecnością w Unii Europejskiej? Bo jeśli nawet Unia Europejska w tej chwili próbuje coś wygrać na swoją
korzyść, a na niekorzyść ale Polski, jak może to wygra? Mając świadomość, że niedługo już będziemy w strukturach Unii, będziemy mogli wetować, będziemy mieli pełne prawo Panie decyzji. Panie redaktorze, co weto da, jeżeli warunki, które są przyjęte kwoty produkcyjne, produkcji mleka, produkcji żywca, produkcji dalej jeszcze okopowych, oleistych, innych roślin, jeżeli dzisiaj nie mamy dopłat do produkcji roślin oleistych, ma nie być dopłat do produkcji cukru, innych, no to jakie to warunki są? No dobrze, to co w takim razie rząd powinien zrobić? Jakiej karty przetargowej powinien użyć w negocjacjach? Rząd powinien skorzystać wcześniej z propozycji samoobrony i nie przystępować do Unii w tym roku, znaczy w 2024. No dobrze, ale już jesteśmy na tym etapie, że wstępujemy. Co teraz? Panie redaktorze, my zawsze próbujemy tłumaczyć, że coś się stało, nie ma przyczyn, są skutki, dostosować się trzeba. Nie ma skutków bez przyczyny. Przyczyny są takie, że nie posłuchano głosu rozsądku. Należało przystąpienie Polski do Unii opóźnić o rok czasu. Jeszcze dzisiaj możemy to zrobić. Kto nam zabroni? I to by pan postulował? Oczywiście, że wynegocjować zasady takie i warunki takie, które będą niezmienne i które dadzą szansę na wykorzystanie mocy produkcyjnej polskiego przemysłu i polskiego rolnictwa. I wtedy pozwolą na tworzenie miejsc pracy w Polsce. A dzisiaj łudzenie emerytów, rencistów, łudzili ich, emeryci, renciści poszli głosować z myślą tą, że będą sprawy społeczne załatwione, że będą emerytury na poziomie Niemiec, Francji, bezrobotni poszli, liczyli Panie na zasiłki, górnicy, hutnicy, służba zdrowia. Andrzej Leper mówi premierowi Millerowi, poczekajmy rok. Zerwać te umowy. Oczywiście, że tak. Dobrze, to też już mamy podsumowane i wiemy, jakie jest stanowisko przewodniczącego Lepera. Poczekać rok czasu, wynegocjować zasady takie, które będą niezmienne i korzystne dla Jeśli Polski. Jeśli system Ajax, panie przewodniczący, nie ruszy, to czyja to będzie wina? Władysław Serafin powiedział, że za opóźnienia w Ajaxie będzie również odpowiadać Unia Europejska za to, że nam nie pomogła. To znaczy Unia, gdyby chciała nam pomóc, tutaj w tej jednej kwestii zgadzam się z prezesem Kółek, że Unia, gdyby chciała tak nam naprawdę pomóc, to Unia wie, jakie to warunki trzeba spełnić, jak to należy przygotować, przysłałaby do Polski swoich fachowców. A my sobie nie potrafimy sami pomóc? Ale oni powinni, oni przyjmują państwa, oni wiedzą, że żadno z państw łącznie z Irlandią nie wykorzystało 100% środków. I oni wiedzą, jakie popełniono błędy. Oni powinni być naszymi profesorami w tej sprawie, nauczyć nas. Natomiast prezes Serafin nie może zapominać o tym, że jest członkiem PSL-u. I PSL negocjował to wszystko. Ja nie chcę walki z PSL-em, ale powiedzmy prawdę, to co się wczoraj stało. Programy w telewizji polskiej, Wiadomości, Teleexpress, Panorama, non-stop. Kalinowski krzyczy o jakichś oszustwach. No przecież on w Kopenhadze podpisał traktat w języku angielskim, 5,5 tysiąca stron. Ja mu gratuluję takiej znajomości języka angielskiego. To zmieńmy w takim razie nazwisko, bo prezesa Kalinowskiego tutaj nie ma. O inne nazwiska chciałem zapytać, chociaż też są nieobecne. Andrzej Leper mówi, że Hausner i Miller powinni się leczyć. No tego dokładnie nie wiadomo. Wiadomo, to że znaczy, chore są finanse państwa. Chciałem zapytać o budżet i o plan należy Hausnera. Należy leczyć finanse państwa, ale należy leczyć tych panów z takiej demagogii. To są demagodzy po prostu. Oni przedtem bardzo dobrze służyli Moskwie, a dzisiaj służą Brukseli. To jest ale choroba pan nie jest demagogiem, panie przewodniczący? Przecież pan się posługuje hasłami, to weźmy pieniądze z Narodowego Banku panie Polskiego. Panie redaktorze, i to demagogia nie jest, bo te pieniądze w Narodowym Banku Polskim są. Premier Hausner, kiedy obejmował to stanowisko, powiedział zdecydowanie, sięgniemy po rezerwę rewaluacyjną i rezerwę dewizową. W części 9 miliardów złotych miało być przeznaczone na wspomożenie małej i średniej przedsiębiorczości. Z tym się zgadzaliśmy. Te rezerwy kto odkrył? Andrzej Leper i Samoobrona. A przepraszam, czy o tym nie mówiono. A propos... Dzisiaj rezerwa jeszcze w dewizach, która rośnie bardzo mocno i ta rezerwa wynosi dzisiaj około 34 miliardy dolarów, które to Balcerowicz lokuje na kontach w bankach zachodnich na 1-5%, a kredyty bierzemy często z tych samych banków na 15-30%. To pan czy to jest działanie zgodne z polską racją stanu, z interesem Polski? To pan powiedział... polski przedsiębiorca, mały, średni, nie ma gdzie wziąć kredytu. Rolnik nie ma gdzie wziąć kredyty. Banki żyją z pieniędzy spekulacyjnych, a pensje, jakie biorą, to panie redaktorze, szanowni państwo, wczoraj w Rzeczpospolitej pisano, członek zarządu banku zarabia do 300 tysięcy złotych miesięcznie. Emeryci, renciści, miesięcznie. Na to rząd polski pozwala. Panie przewodniczący, pan przyznaje, że zamierza niedługo zebrać swoje przemówienia i wydać w kilku tomach. Czy to nie jest pretensjonalne? W kilku tomach to jest jeden tom, około
500 na stron. Nasi działacze chcą tego, chcą się z tym zapoznać, bo to są wystąpienia programowe, wystąpienia nie mające nic wspólnego z demagogią, z populizmem, ale z pokazaniem przyczyn tej sytuacji, jaka jest w Polsce. Panie przewodniczący. I ich dróg wyjścia z tego wszystkiego, pokazany program. I nasi działacze chcą się z tym dokładnie zapoznać. Będziemy to drukować, oczywiście za pieniądze partii. Czy pan wie, kto może być pana sąsiadem w bibliotekach? Panie redaktorze, nie mówi pan o sekretarzach partii, nie mówi pan o sekretarzach partii, o Leninie czy o innych, którzy wydawali wystąpienia swoje. Tak może być, kilkadziesiąt tomów Lenina, a później kilka tomów Lepera. A czy pan nie czytał Lenina w ogóle? Ja jako polityk czytam wszystkich. Ja czytałem również najgorszych przywódców XX wieku. Nie zadowolony, ale każdy polityk, który się szanuje, powinien znać życiorysy i opracowania innych wielkich przywódców, bo czy się komuś podoba, czy nie, na tamten czas Lenin, później inni byli przywódcami narodów swoich, narody ich chciały, a że później zeszli z tej drogi, to już jest inna sprawa. Ja nie mam zamiaru schodzić z raz przyjętej drogi programu samoobrony, który jest jedynym na dzisiaj programem ratunkowym dla Polski. Andrzej Leper, przewodniczący samoobrony, był moim i państwa gościem. Dziękuję panu. Dziękuję państwu. Bardzo. Do zobaczenia.